Moja twórczość właściwie zaczęła się w 1966 roku. Wiem to stąd, że natknąłem się kiedyś na rysunek opisany przez mojego ojca, właśnie z datą 20 września 1966. Rysunek przedstawiał lokomotywę w pędzie. Podpis brzmiał, że ona jest, została namalowana w minutę. Od początku byłem takim dokumentalistą na żywo, to znaczy to, co widziałem, od razu przelewałem na papier, czyli lokomotywa. Skąd lokomotywa? Po prostu mieszkałem u dziadków w Sieradzu i tam dosłownie za ogrodem, za domem, no, przebiegała trasa z Łodzi do Kalisza. No i często się wychodziło obejrzeć pociągi. No i to było wielkie wrażenie. A największe było, jak małego takiego knota włożyli do lokomotywy. No i wtedy to była moja pierwsza miłość. Tak się zaczęło. Potem oczywiście była tematyka wojskowa. Oczywiście relacje z oglądania filmów, czyli przeważały filmy kowbojskie, westerny, prawda, o Indianach. I właśnie powstawały całe setki rysunków. Już zająłem się malarstwem w domu, w Młodzieżowym Domu Kultury. No i to był ten etap taki bardziej większego rozwoju. To już zacząłem używać farb wodnych, plakatowych, akwareli. Było to bardziej taka radosna twórczość poświęcona właśnie temu, co człowiek przeżywa, czyli to, co widzi, no i odreagowuje na papierze. No i tu chciałem właśnie powiedzieć, że ten okres pierwszy, młodzieńczy, zadecydował o tym, co robię teraz, bo raczej sztuka przedstawiająca, dokumentalna jest niedoceniana. A właśnie tu jest błąd, bo jakby to, co jest na rysunku, to jest tylko pretekstem do odreagowania na papierze, na płótnie, na kartonie tych wrażeń. I to jest właściwie tylko takie rysowanie, tak jak w muzyce, prawda? Jest to nerwowy jakby zapis tego, jak EKG, prawda? No i to jest niezrozumiałe, bo właśnie to coś, jak współcześni artyści czy krytycy sztucy widzą coś przedstawiającego, to od razu odwracają się od tego i są jakby w opozycji. A ja pozostałem przy rzeczach przedstawiających. Tak jak powiedziałem wcześniej, na rysunkach pojawiały się aktualne tematy. Po obejrzeniu filmów rysowało się całe jakby setki koni, powstawało Indian, a potem właśnie na przykład jak kręcili na nawrocie w 1976 roku film, prawdopodobnie był to film Czerwone Ciernie. Z tego, co słyszałem, to on właśnie przedstawiał wydarzenia z rewolucji 1905 roku. No to właśnie na jednym z rysunków przedstawiłem dekoracje czy sceny kręcenia. Albo w drugim wypadku, na przykład po obejrzeniu filmu Szczęki albo Port Lotniczy 77, no, powstawały ilustracje tego, bardzo żywe i takie naprawdę, które z przyjemnością się to ogląda jako zapis archiwalny. No i stopniowo pojawiała się tematyka lotnicza. Właśnie tu przyszedł moment pod koniec szkoły podstawowej, no, że właściwie na tym się taka edukacja ukierunkowana skończyła, bo przyszło liceum, no i to był okres wtedy, kiedy cały czas rysowałem, no i zająłem się bardziej tematyką lotniczą i opisywania dokumentalnych takich scen. W
pierwszym okresie mojej twórczości, właściwie datowanym tak od wczesnych lat takich żłobkowo-przedszkolnych do końca szkoły podstawowej, właściwie oprócz uczęszczania do MDK-u na Oniuszki w Łodzi, podglądałem przy pracy mojego ojca, który amatorsko w okresie wakacyjnym zajmował się akwarelą i uwieczniał jakieś pejzaże czy momenty z życia, no, ważne. No i właśnie ja też poszedłem tym tropem właśnie i dlatego takie rysowanie dokumentacyjne było mi bardzo bliskie, zwłaszcza, że można było zobaczyć w telewizorze pamiętny program Piórkiem i Węglem profesora Wiktora Zina. No i to zawsze takie niedzielne popołudnie było bardzo, bardzo ważne, bo wtedy ten program no, pobudzał do działania i właśnie marzyłem zawsze, żeby tak rysować węglem. No i też uwieczniać takie różne ciekawostki architektoniczne czy pejzażowe, właśnie tak jak profesor. No i z przerwami ten program właściwie do 2006 roku oglądałem w telewizji. To najpierw była wersja taka czarno-biała, piórkiem i węglem, a potem to już były w latach 90. na żywo audycje związane z pastelami. Także jeszcze ostatni program widziałem profesora będąc w Lanskoronie i on wtedy na żywo z radia, z telewizji Kraków, właśnie z Tyńca miał jakiś program. No i niestety potem umarł, ale właśnie to ta postać oprócz oczywiście mojego ojca, bardzo wpłynęła na w ogóle na pasję rysowania i na to, że jakby starałem się odświeżyć i jakby inaczej spojrzeć na rysunek, który właściwie w takiej twórczości no, wystawowej jest właściwie niedoceniany i cały czas się stykam z tym, że właśnie rysuję. Nikt nie rozumie tego, że pastela jest, której teraz używam, jest bardziej trwała od oleju. No ale to niestety nie ma z kim rozmawiać. Każdy wie swoje. No i teraz od wielu lat panuje taka tendencja, że olej jest najbardziej no, ceniony, bo jest wodoodporny, a nikt nie bierze pod uwagę, że właśnie że płótno butwieje i powiedzmy pęka to ten. No, malatura to co jest na płótnie, a pastela, jak jest tylko wystarczy, że jest pod szybą, to na pewno kilkaset lat przetrwa. Gdy tymczasem tam właśnie wysoko jest miejsce, w którym rzeźbiarz kazał od lat trwać takiemu fantastycznemu stworzeniu, które trudno powiedzieć, czym jest, czy bazyliszkiem, czy smokiem. Wydaje się, że motywów, które można doszukać się, motywów zdobniczych, typologicznych, konstrukcyjnych, w polskim budownictwie regionalnym jest taka masa, że XXI wiek dopiero po nie sięgnie. Ważnym tematem, który poruszałem w pastelach, jest pokazanie miast. Miast od innej strony, takiej nie zawsze pokazywanej, czy w jakichś przekazach internetowych, czy na filmach. Tutaj właśnie typowy przykład takiego innego spojrzenia na Kraków. Nad rzeki Wisły pokazany jest Zwierzyniec, część Krakowa, gdzie właśnie mamy
widoczny w dali kopiec Kościuszki, a tutaj jest nad samą Wisłą klasztor Norbertane, który jeszcze pamięta najazdy tatarskie. W trakcie moich podróży związanych z odkrywaniem architektury sakralnej w Polsce dużą rolę odgrywały przykłady architektury budowanej przez zakon cysterców. Tutaj mamy jedno z najstarszych w okolicach Sulejowa, tak zwane podklasztorze. No i tutaj piękny przykład tego, w jakich rejonach były zakładane te klasztory. Właśnie w rejonach rzek, Mokradeł, gdzie cystersi zajmowali się gospodarką rybną, rybołówstwem. No i za gospodarowaniem terenów właśnie wodno-błotnych. W okresie licealnym właściwie zajmowałem się tylko rysowaniem samolotów. No i poświęciłem się tej tematyce, czytając różne książki z zakresu historii lotnictwa, a szczególnie II wojny światowej. Chociaż wiele lat później zasmakowałem w tematyce związanej z pierwszą wojną światową i okresem międzywojennym, prawda? To jest chyba bardziej mnie już teraz fascynuje ze względu na tamte właśnie konstrukcje i bardziej takie, no powiedzmy, takie bardziej ciekawe. Bo już te samoloty związane z II wojną światową już miały mniej ciekawe rozwiązane design, prawda? Konstrukcje w porównaniu z tymi, to co było na pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Także to temu się poświęcałem. No i potem przyszła pora na określenie się, co się chce robić. No, nie wiedziałem, jak to zwykle większość ludzi, ale zdając na geografię, nie wiem skąd mi to przyszło, ale zdawałem, no i w pewnym momencie podczas tych egzaminów, jak przyszła taka pewność, że właśnie jednak muszę wrócić do mojej miłości, czyli rysowania na poważnie, no i zacząłem ten 3-letni okres przygotowań. Wiązał się on właśnie teraz już z poważniejszym spojrzeniem na plastykę i zapisaniem się do Łódzkiego Domu Kultury. Zaczęło się rysowanie z modeli, szukanie narzędzia, prawda? Bo to cały czas było nie to. Zwłaszcza nie pasował mi ołówek właśnie. I chciałem właśnie nawiązać do tych dokonań profesora Zina, no ale to się stało dopiero w trakcie przygotowań. Powoli odkrywałem rodzaje węgla. Najpierw był węgiel, prawda, taki zwykły, kwadratowy, który w ogóle nie rysował i nie mogłem uzyskać tych kresek, które były w telewizorze. Potem się okazało, że to, co jest w telewizorze, jest bardzo tak bardzo malownicze, ale dopiero samemu rysując zauważyłem, że wystarczy byle co narysować, byle było po prostu dobre narzędzie i wtedy bardzo ładnie to widać w kamerze. Także myślę, że jakby poszedłem krok dalej za profesorem, bo bardziej po prostu moja jakby taki wewnętrzny takie zapatrywania w kierunku jakby hiperrealizmu, takiego właśnie kopiowania rzeczywistości, no zawsze biorą górę i właśnie zawsze są jakby dwa rodzaje rysunków, albo te, które są w plenerze, prawda, robione bardzo szybko, to wtedy no jest to świeże, a nieraz właśnie jest, jak się robi coś w pracowni, to
niestety to się czasem za bardzo zbliża do zdjęć, prawda? To, co wielu mi zarzuca, ja nie kwestionuję tego, ale właśnie to jest ta walka między tym właśnie hiperrealizmem, a tym otwarciem się i to, co we mnie tkwi, czyli takim duszy rock'n'rollowca, bo to jest ważne, o czym będę później mówił. No i przyszły egzaminy. W trakcie kilku podejść, prawda, bo się nie wstydzę tego, że to jednak musiało potrwać. Dostanie się do szkoły jednak wymagało wielu przygotowania, poza tym w ogóle przerzucenia się z takiego swobodnego rysowania na takie, które byłoby satysfakcjonujące dla tych, którzy oceniają to w szkole, prawda? Także zacząłem od akwareli. Pierwszy obraz olejny namalowałem w 1983 roku i zaniosłem. To się liczyło za jeden obraz, a resztę, które przyniosłem, to profesor Hunger jakby potraktował tak żartobliwie. No i potem przyszło następne egzaminy w 1984, ale wreszcie dopiero się dostałem w 1985. No i to był właśnie początek właśnie takiego profesjonalnego zetknięcia się z plastyką. No ważnym momentem w życiu było właśnie ten okres zdawania do Szkoły Wyższej Plastycznej w Łodzi. W tym czasie wiele się nauczyłem, wielu poznałem ludzi, którzy życzliwi byli mi, starszych kolegów. No między innymi na przykład taka scena miała miejsce już w 83 na egzaminach, gdzie no, w ogóle sobie nie mogłem dać rady właśnie z tym stresem takim i były już egzaminy praktyczne i właściwie 2 godziny minęły i byłem w lesie z rysunkiem i po czym mój kolega starszy, który w tym roku się wtedy dostał, Piotrek Likwiarowicz, przyniósł mi takie 2 nagie miecze, czyli 2 pałeczki węgla prasowanego czeskiego. No i to było odkrycie takie, które przyspieszyło. Narysowałem rysunek jeszcze w ciągu następnej godziny i właściwie to była rewolucja i wtedy zacząłem właśnie rysować węglem takim prasowanym. Jak już wcześniej powiedziałem, pierwszy obraz swój namalowałem będąc pod naciskiem terminu egzaminów, także pamiętam, zaniosłem obraz mokry, bo jeszcze wtedy za dużo oleju używałem, mało terpentyny, także pamiętam, mimo suszenia przy jakiejś maszynce elektrycznej, nic to nie dało i obraz chyba sekł potem parę miesięcy. No i potem właśnie ze względu na wymóg szkoły zacząłem malować obrazy właśnie olejne. Życzliwi koledzy, zwłaszcza jeden Sławek Krajewski, pomagał mi ustawiać martwe natury i dzięki temu uczyłem się przy okazji kompozycji i dzięki temu właściwie to były takie ważne lata, bo od razu mogłem być gotowy do tego, co w szkole miało miejsce, czyli tam też właśnie była technika olejna najbardziej ceniona i wtedy przerwałem w ogóle swoje rysowania, malowania akwarelą czy temperą. Dopiero właściwie po 3-4 latach studiów zerwałem z techniką olejną. Zaczęło się malowanie akrylem, plakatową farbą na płótnie. No i w ten sposób jakby narodził się dyplom. Ale to całe, ten warsztat był nawiązaniem do tej twórczości młodzieńczej, czyli takiego bardzo intensywnego, takiego nerwowego malowania. Oczywiście
pracując nad dyplomem, dowiedziałem się, że istniał taki kierunek w latach 50. informel i właśnie, że to jest bardzo bliskie to, co robię właśnie w dziedzinie malarstwa, temu, co robiłem właśnie w rysunku. Wtedy jeszcze ołówkowym, jakimś takim tego typu takich kreską taką ostrą, a potem jakby to przeszło w kreskę węglową i jakby to było nawiązanie właśnie w tej twórczości malarskiej. No i potem ten okres jakby trwał do roku 95. Wtedy jakby już zniechęcony tym, że trzeba jakby tyle poświęcić czasu, uwagi, energii na jakby noszenie w plener i malowanie i dźwiganie tych wszystkich rzeczy, a poza tym to było strasznie powolny proces, właśnie mało mogłem zrobić, narodziła się myśl o przejściu na pastele. No, podczas takiego jednego pobytu, gdzie w górach w okolicy Nowego Sącza w Beskidzie Wyspowym byłem dosyć długo, prawie miesiąc, gdzie namalowałem kilka obrazków temperowych, ale na płótnie i potem zacząłem w tego samym miejscu, w tym samym czasie zaczynałem robić eksperymenty z pastelami. No i to był początek. I tak już na 96 rok to można przyjąć, że zacząłem się już tak gruntownie rozwijać pastelową firmę, prawda? Czyli 10 lat po narodzeniu firmy portretowej, w 86 roku no, jakby dołączyłem spojrzenie takie kolorowe, prawda? Na pierwszym roku studiów, podczas takiego jednego pobytu gdzieś w jakiejś knajpie, to chyba była Łodzianka na rogu Moniuszki i Piaskowskiej, ja oczywiście nie chciało mi się tam gadać i miałem teczkę pod ręką, no i to wtedy powstały pierwsze portrety. Spotkałem Włodzimierza Parysa, który namówił mnie do tego, żeby to kontynuować, że to jest dobry pomysł. To była jakaś wiosna 86 roku, no i powiedziałem sobie wtedy, przyrzekłem solennie, że po ostatnim egzaminie wchodzę już w przestrzeń taką publiczną i właśnie do tej Łodzianki. To był na 100% 26 czerwca 86 roku, no i wtedy zaczęło się właśnie ten żywiołowy okres, no wspaniały, to był taki jakby oś ten przejścia, transformacji, już jeszcze późny komunizm i właściwie następne potem 20 lat to było po prostu otwarcie się nieba, bo wtedy ludzie byli jakby bliżej siebie i no to było jednak tak, jak się teraz skłaniam do tego poglądu, że to nie było to, że komuna, tylko po prostu to jeszcze żyli ludzie, którzy się urodzili przed wojną i oni mieli wielki wpływ na stosunki międzyludzkie, na życzliwość, na taki sposób życia właśnie bliski właśnie tym przodkom z XIX wieku, z przełomu, prawda? No i to było ważne, że ta życzliwość powodowała to, że nie tylko, że się było studentem, ale że po prostu, no, że ludzie doceniali to, że ktoś coś robi w takiej przestrzeni, no jak taka knajpa, czy potem pociągi, czy potem to tam inne miejsca. To było inne przyjęcie niż teraz, bo teraz to ludzie zupełnie, zwłaszcza młodzież, zupełnie uważa to za normalną, że coś takiego istnieje, rysowanie, także nikt już nawet nie podchodzi
nie interesuje się. To jest na pewno próbnik no, wrażliwości danej osoby. To są już nieliczne osoby, które tak no, potrafią docenić, czy zainteresować, to po prostu muszą być konkretne osoby uwrażliwione no, wzrokowo. No. No, inną ważną postacią, prawda, o której jeszcze nie powiedziałem, był Szymon Kobyliński, który występował w takich programach na początku w Teleranku, a potem już właśnie w połowie lat 90. już przed śmiercią jeszcze właśnie opowiadał właśnie tak jak kiedyś o różnych historycznych postaciach, no przy okazji właśnie rysując. No i to też była właśnie taka jedna z tych postaci, które motywowały do działania i chciało się podobnie rysować. Okres studiów był bardzo ważny, ponieważ wyjeżdżało się do takich ciekawych miejsc jak na przykład Zakopane, do miejsca ACR, to było Akademickie Centrum Rehabilitacji i tam poznawało się naprawdę wielu wspaniałych ludzi, z którymi się przyjaźniłem właściwie aż nawet do niedawna. Prawda, wiele lat przetrwały te przyjaźnie i po prostu potem już zabieganie czy inne miejsca pobytu spowodowały, że już się nie było kontaktów, ale właśnie tam między innymi kolegę spotkałem, który Adama Oskandrę, który właśnie on spowodował, że zacząłem jakby wyjeżdżać za granicę i pobyty właśnie w Amsterdamie, w Londynie były dzięki niemu. No i dzięki właśnie tym pobytom mogłem właśnie sprawdzić swoje umiejętności rysownicze tak w takich miejscach no, trudnych, bo to przede wszystkim takie miejsce jak Amsterdam czy okolice, to bardziej takie związane z turystyką, gdzie właściwie ludzie tam mało zwracali uwagi. Trzeba było naprawdę znaleźć ludzi, żeby pozowali. No tak, ale jeszcze zanim nastąpił rok 92, kiedy to byłem w Amsterdamie i w Londynie, w 91 roku pierwszy raz wyjechałem do Berlina. No to zawsze myślałem, że jak zdobędę Berlin, to już będzie koniec świata i to będzie największe wydarzenie w moim życiu, a okazało się po latach, że właśnie istnieć i pracować u siebie w Polsce to jest sztuka, prawda? Bo okazało się, że Berlin jest tak fantastycznym miejscem i to były pewnie jeszcze takie fantastyczne czasy, że może tam się też już teraz zmieniło. W każdym bądź razie wtedy spotykałem się z ogromną życzliwością i wtedy zaczęły się pierwsze takie zamawiania do pracy, to znaczy tak ludzie ściągali mnie na różne takie imprezy karnawałowe, gdzie byłem atrakcją. Także to w takim nawet natłoku zabawowym ludzie z chęcią mi pozowali i okazywali dużą życzliwość. Także bardzo miło wspominam. Potem te wyprawy jeszcze były w 92 do Berlina. No potem się niestety to skończyło.
Ale tutaj właśnie jest ważny moment, bo muszę właśnie zająć się tematem muzyków i muzyki, bo właśnie dzięki życzliwości muzyków, z którymi jeździłem do Berlina, właśnie przeżyłem te miłe chwile. Oczywiście pracowałem sam na własny rachunek, ale to sam wyjazd i to, że na przykład korzystałem z miejsc, gdzie oni też grali, czyli w różnych pubach, nie tylko pubach, ale restauracjach różnych włoskich też, takich właściwie, które właściwie były zrealizowane tylko dla muzyków, prawda? Też potrafiłem sam znaleźć tematy i to było bardzo, bardzo miłe. A poza tym no, całe otwarcie się na ten nowy świat, bo oczywiście jeszcze nie wspomniałem, że pierwsza wizyta właściwie zagraniczna i związana z portretowaniem miała miejsce w Pradze w 1989 roku. To był pierwszy wyjazd. Tam dopiero się spotkałem z dużą życzliwością, także pamiętam taki wypadek w Pradze, jak w podziękowaniu za rysowanie nagle tłum ludzi wstał i zaczął mi śpiewać. Okazało się to, że dyrektorką chóru była Polka, która przyjechała z chórem włoskim. Właśnie była w Pradze przy okazji przejazdu z Polski do Włoch. No i także to takie mnie miłe rzeczy spotykały. No nie mówiąc już, że dzięki temu to od razu reklama była i od razu dookoła ludzie korzystali. No i no, najważniejsze, że to była taka przyjemne ćwiczenia, bo ja z reguły byłem leniuchem i niewiele jakby ćwiczyłem i ciężko mi to przychodziło, natomiast tu znalazłem w postaci portretowania od razu znalazłem możliwość takiego warsztatowego podciągnięcia się i właściwie to trwa do tej pory. Po wyjazdach zagranicznych w 1992 roku jakby nastała taka przerwa, wróciłem do pierwotnej swojej profesji, czyli projektanta typografii i współpracowałem z jedną z firm, ale jakby to tak mnie obciążało i jakby tak musiałem jakby wykonywać jakieś prace niezwiązane tak z moim jakby takim chęcią pokazania właściwie tego, co bym chciał w rysunków, także jakby zrezygnowałem z tej pracy i wtedy zaczęły się prawdziwe takie rysowania firmy portretowej, wyjazdy do Warszawy, po Polsce i to był taki złoty okres, bo to były wtedy ludzie jeszcze bardziej otwarci i dużo spotkało się nowych ludzi przy rysowaniu, z których się potem znało wiele, wiele, wiele lat. No i potem właściwie przy jednym z takich rysowań w 1996 roku spotkałem, było takie no opatrznościowe spotkanie w Irish Pubie, gdzie siedział przy jednym barku profesor z Gdyni, z Gdańska, jego uczeń, który był w firmie farmaceutycznej. No i w ten sposób nawiązała się współpraca ze środowiskiem właśnie Akademii Antycznej w Gdańsku i firmą Janssen Cilak. Potem inne firmy były i to był właśnie wspaniały okres, gdzie po prostu można było zarobić dobre pieniądze, a jednocześnie absolutnie oddać się twórczości, gdzie po prostu robiłem, co chciałem. Oczywiście jak ktoś cię potrzebował na jakimś takim przystoisku, czy nawet już takich na bankietach jakiegoś portretu, to ja rysowałem, ale oczywiście w większości to były moje zamówienia i chęci, prawda, narysowania.
jakichś miłych pani doktor, czy miłych panów doktorów. Oni mają zebranie członkowie PTN-u tutaj okręgu warszawskiego i potem jest obiad, potem jest przerwa, potem jest obiad. Jak żywy. Jak żywy. No tak, ale jak zwykle. Zaczynam od końca, a początek prawdziwy to był rok 93. No tak jak powiedziałem wcześniej, była martwica straszna w Łodzi, więc odkryłem na wiosnę 93 roku Irish Pub w Namiodowej w Warszawie. No i tam no jakoś na wiosnę 93 roku odkrył mnie Szwed. Szwed mnie odkrył i od razu zaproponował, że chce, żebym był atrakcją na otwarciu IKEA wtedy chyba w sierpniu 93 roku. No i 5 dni otwierałem IKEA w Jankach. Także to było piękne, bo zrobiłem chyba podczas jednego dnia, gdzie musiałem od 7 do 12 siedzieć, chyba ponad 150 portretów, także i było ich w sumie z 500 albo więcej. Potem to się spodobało, Szweda już nie było, bo zwolnili, ale Polacy podjęli temat i jeszcze w 94 IKEA otwierałem na Franowie w Poznaniu. No i potem właśnie ten okres trwał, właśnie takich rysowań dla firm, zwłaszcza dla lekarzy, do końca, bo do tej reformy zdrowia w 99 i to był właściwie koniec. Uważam, że bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pokaż. O Jezu, jaki portret. Pierwszy okres rozwoju firmy pastelowej to można datować między rokiem 96 a 99. To był bardzo ważny czas, bo wtedy jakby tak z marszu przeszedłem od portretów do też takiej jakby reporterskiej relacji z pleneru właśnie. I to właśnie najpierw 96 rok, to były nawet ostatnie obrazy olejne, jakie namalowałem dla leśników, będąc w Łącku na plenerze, i tego samego roku już na poważnie się wziąłem za małe formaty pasteli. Powoli zacząłem zbierać materiał do pewnych cyklów związanych z miejscami, w których bywałem. No przede wszystkim najpierw narodził się cykl o Łodzi. No zacząłem to w dobrym momencie, bo w 2001-2002 roku i w 2002 zrobiłem pierwszą wystawę na temat Łodzi i jeszcze wtedy no to był dobry stan, bo teraz to wszystko jest odnowione albo pozbawione drzewostanu, także udało mi się doprowadzić ten cykl, powiedzmy, do takiego stanu, że można było to pokazać. Potem nastąpił jakby zebranie materiału, żeby pokazać Wilno, prawda? Wilno. Byłem tam na 3 wyprawach i udało się zebrać dosyć dobry materiał, gdzie wtedy w 2003 roku były 2 wystawy na temat Wilna. No i potem to już tak poszło, że udało się zebrać cykl pałacowy, pałaców związanych właśnie z Mazowszem, z ziemią łódzką i nie tylko, tam gdzie bywałem. No i ostatnio zebrałem 2 wystawy na temat kościołów, prawda? Gdzie właściwie tak jak się jeździ do wielu miejscowości, to właściwie najlepiej zostały zachowane kościoły, bo pałace z reguły albo są odnowione, albo zburzone
już nie dotrwał ten stan do naszych czasów, taki jak były chociażby jeszcze ze 20-30 lat temu. No i w ten sposób narodziły się wystawy na przykład na temat takiego regionu, jakim jest Dolny Śląsk. Bo miałem wystawę właśnie w ubiegłym roku w Jeleniej Górze i we Wleniu. Dzięki temu, że tak powiem, też miejscowi ludzie zaznajomili się z takimi zabytkami, o których właściwie, albo inaczej, nie tylko z zabytkami, ale jak podejściem do tematu, prawda? Dla wielu ludzi to było nowe, prawda? Bo z reguły znali jeden widok z jakiejś konkretnej trasy, prawda? Na przykład zamku Chojnik, a ja na przykład to pokazałem z innej strony. Także udało mi się właśnie piękną ziemię śląską pokazać. Właśnie w trakcie zbierania materiału do wystawy w Jeleniej Górze pojawiłem się w takim miejscu jak Krzeszów, gdzie po latach, bo najpierw byłem tam w roku dyplomowym 91, a potem właśnie po 22 latach pojawiłem się, no mieszkałem w klasztorze sióstr benedyktynek, dzięki czemu mogłem naprawdę zinwentaryzować te zabytki, to znaczy w pasteli. To było niesłychane takie szkolenie warsztatu i w ogóle ducha, bo to naprawdę były kosmicznie trudne tematy i właściwie od tego momentu mogę powiedzieć, że jestem dobry warsztatowo, bo tą ilość postaci, aniołków, różnych gzymsów, gzymsików, różnych takich barokowych dekoracji, którą namalowałem, to naprawdę to jest niesłychana dobra rzecz dla warsztatu, w ogóle dla całego rysowania, mojego spotkania. I to dało mi jakby zapoznanie się w ogóle z barokiem, no, który jakby cenię i zakochałem się w nim jeszcze będąc w szkole podstawowej. Pierwsze plenery czysto pastelowe usmysłowiły mi, że warto zająć się udokumentowaniem pejzażu, architektury i miejsc, w których przebywam, właśnie w technice pastelowej, która jest najbardziej adekwatna do tego, co widzimy, do utrwalenia tego, co widzimy. Pokazuje odbicia w wodzie, kurz, pył, światło słoneczne, czy nawet mgłę, taka mgła, która jest najbardziej ulubiona dla pastelisty, prawda? I to wszystko można zawrzeć. Tutaj mamy przed sobą widok ulicy Okulnej w Łodzi, w Łagiewnikach, która już po tych kilkunastu latach wygląda zupełnie inaczej. Tu w tym miejscu jest beton, asfalt. Malowanie pasteli albo rysowanie pasteli to również problemy techniczne. Rozwiązywane pokazanie pierwszego, drugiego planu. No i tutaj mamy klasyczny przykład, gdzie bardzo trudno było pokazać tą głębię wąwozu na przykład w Klimontowie w czasie wczesnej wiosny, gdzie dominowały kolory jeszcze jesienno-zimowe i właśnie użyte tu zostały właśnie całe spektrum, cały arsenał moich pasteli, od twardych pasteli, na przykład Faber-Castella, średnich, włoskich Ferrario, tutaj też szminkę został użyty jakby dla pokazania tej plamy, tego impastu, który nie tylko występuje w malarstwie olejnym, tylko właśnie w pasteli można pokazać.
No, ja muszę się przyznać, że jestem niezrealizowanym muzykiem, to znaczy mam słuch, na co wskazują moje uszy. I od dziecka jakby byłem zafascynowany muzyką. Muzyka zawsze była inspiracją w moich działaniach twórczych. Właściwie od dziecka byłem zafascynowany. No, urodziłem się w latach 60., także od razu, jeszcze nawet mimo tego, że w radiu nie było tylu utworów, tyle muzyki zagranicznej, co potem jak na przykład w Trójkę się odkryło w połowie lat 70., ale jeszcze w Jedynce można było, zwłaszcza w takim paśmie popołudniowym, w Radio Kurierze czy innych audycjach, no, nowości odkryć. Także w ten sposób się poznało w danym momencie McCartneya. Oczywiście cały czas czekał na Beatlesów, ale u nas w sklepach były erzace takich Beatlesów, czyli na przykład grupa Christie. To była moja pierwsza płyta. Ale doceniałem miejscowych muzyków i od dziecka kochałem trubadurów, także moja pierwsza płyta w 73 roku obok Christie była, no, jaką mi tata kupił, to była Krajobrazy trubadurów, także po latach udało mi się to zdobyć na kompakcie i właśnie z biegiem lat doszedłem do wniosku właśnie, że trzeba traktować plastykę, te wykonania, dokonania plastyczne w danym utworze jak działalność koncertową, czyli na żywo, żeby to było tak żywe i takie świeże, jak na przykład porównanie wykonań koncertowych danego zespołu, czy w porównaniu do studyjnych, które są zazwyczaj, no, myślę tak w 80% nieciekawe, to znaczy takie nieświeże, prawda? Dopiero wykonanie na żywo daje to. No i mi się potem udawało właśnie poprzez rysowanie właśnie wśród ludzi, w pubach, w pociągach, w tramwajach, w takich miejscach, gdzie dookoła był jakby taki ruch i właściwie większości ludziom by to przeszkadzało. Mi się udawało uzyskać taki nastrój, że jakby zaprząc ten gwar do tego, do napędu. Także to tak, to są samo, co mają muzycy rockowi na scenie, że po prostu widownia napędza, daje takie sprzężenie zwrotne i to samo, tego samego doświadczałem, zwłaszcza, że miałem okazję rysować na koncertach, na przykład na Jazz Jambory, czy w jakichś warunkach pubowych przy żywym graniu. I to bardzo mnie napędzało. Oczywiście fascynacje zmieniały się równolegle właściwie. Ważnym elementem w poznawaniu muzyki było radio, tak jak powiedziałem. Jedynka, potem odkrycie Trójki, Czwórki, potem Dwójki. I dzięki temu właśnie równomiernie, właśnie nie mogę powiedzieć, że tylko muzyka rockowa jest fascynująca, ale również poważna. Właśnie te barokowe utwory, no, ważnymi twórcami, do których jakby nawiązuje w swoich działaniach, to Handel był i na przykład Vivaldi. No potem fascynacja muzyką progresywną, to Emerson, Palmer, no i oczywiście Yes, Genesis. Miałem okazję być na koncercie Yesów. To też ważne wydarzenie. No i też następna grupa Jethro Tull. O, byłem na koncercie w 97 roku. To było chyba największe wydarzenie. No, tu jest duże pokrewieństwo z barokiem. Właśnie tam można przeczytać, że Anderson czytał, nie tylko grał Bacha, Bore, ale również we wszystkich utworach nawiązania są do baroku. No. No i a to, co zrobił Emerson z propagowaniem szerszej publiczności muzyki poważnej, to jest niesamowite.
Tak, a teraz zajmiemy się Polską. Polska muzyka, no, ważne miejsce zajęła w mojej twórczości, dlatego że po prostu spotykałem się podczas koncertów pubowych czy takich oficjalnych w różnych miejscach z muzykami, którzy bardzo życzliwie reagowali na moje chęci sportretowania ich i w ten sposób po koncertach czy w trakcie koncertów w pubie, w przerwach udawało mi się zrealizować jakby marzenia życia, czyli oko w oko porozmawiać z moimi wcześniejszymi idolami, czyli na przykład z zespołem Krzak, Dżem i innymi, prawda? No i też z muzykami zagranicznymi z rejonu jazzu, takimi jak Bill Evans, na przykład Scott Henderson, wielki gitarzysta, też był kiedyś w Łodzi i też życzliwie no, reagował na moje rysowania. Także dzięki temu właśnie mogę powiedzieć, że byłem jakby takim kronikarzem życia takiego muzycznego w Polsce. Lat ciężkich robót. Kamienie łama chodzi. Czyli tu. No, przepraszam. Tu 11. Tu 11. Za prawdziwą sztukę. Prawda. Andrzejku, możesz zacować póki co? Ładnie to zrobiłeś. Aha. Szybko i ładnie to zrobiłeś. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Bardzo taką nadzieję. Gitara jest ta sama biała. Tak jest. Od 25 lat. Obok muzyków, lekarzy, również rysowałem wielu aktorów. Po przedstawieniach taką wielką postacią, którą chciałem zawsze narysować, którą podziwiałem, był Henryk Machalica, którego nieoczekiwanie spotkałem 1 listopada na Powązkach, kiedy to pierwszy raz byłem w ogóle w tym dniu na grobach rodzinnych. No i pan Henryk, zbierając do puszki, jednocześnie pozował mi no, oparty o jakiś tam grób, także to było niesamowite wydarzenie. Szkoda, że nie było przy tym ani aparatu, ani kamery. No co przerodziło się potem w sesję w Teatrze Powszechnym, gdzie on bywał gdzie grał po prostu. No i też zapraszał mnie na przedstawienia swoje, nie tylko swoje, także to był bardzo miły okres, w 91 roku też rysowałem na przykład z takich znanych osób, no z muzyki to Jacka Zielińskiego, to ważna osoba, też Jana Prochyrę, takiego aktora, może znanego bardziej z dawnych filmów, no Zębatego Macieja rysowałem bardzo, bardzo, wspominam mile. Mój cel przewodni to było oczyścić sztukę i jakby nadać jakieś nowe tory, nawet jeżeli by to nie było zrozumiałe, prawda? I myślę po latach, że to mi się udało, to znaczy przede wszystkim znalezieniem techniki, prawda, która jest inna od olejnej, czyli pastelu, który jest bardziej świetlisty, bardziej pokazuje
jakby relacje z pleneru. To nie jest taki, te odcienie nie są takie stonowane jak w oleju, czy na przykład w druku, prawda? Tylko to właśnie jest pokazanie tego pyłu, tego światła. No i właśnie uważam, że mi się udało. Przede wszystkim właśnie ta ubogość, z biegiem lat coraz bardziej taka oszczędność narracji w tych obrazach, dążenie do jakby syntezy pewnej, to bardzo mnie uwierało i staram się jakby w nawiązaniu do działań w epoce baroku ubogacać te moje obrazy i jakby zaciekawiać widza, bo uważam, że widz jakby się zdemoralizował tym, co oglądał w okresie ostatnich, powiedzmy, 30 lat w galeriach, bo one, te obrazy są jakby takim, jakby tylko ozdabianiem wnętrz, a nie pokazują tego świata pięknego, który warto pokazać w tym spojrzeniu takim właśnie XXI-wiecznym, bo inaczej jakby pokazywali świat malarze młodej Polski, prawda, końca wieku XIX, a teraz i jesteśmy, że tak powiem, obarczeni tymi właśnie patrzeniem przez obiektyw kamery, aparatu, jakby ta kompozycja jest inna i właśnie staram się, żeby ona była ciekawa i jakby atakowała widza. Także w tym sensie widzę się jako takim reformatorem, chociaż absolutnie nie jest to zrozumiałe przez krytyków. Także jak już wcześniej powiedziałem, to co jest przedstawiające, to jest nieciekawe i to jest właśnie tylko przeznaczone właściwie tylko dla wrażliwych ludzi. Jakakolwiek działalność twórcza musi mieć odbiorców, a niestety z biegiem lat tych odbiorców sztuki świadomych i wrażliwych ubywa. No ale na przykład, jeżeli chodzi o moją działalność, to miałem szczęście, bo wielokrotnie w trakcie działań firmy portretowej, które przeradzały się właśnie w takich miejscach dziwnych, właściwie gdyby to sfilmować odpowiednio, to powstawały naprawdę dzieła sztuki. Jeżeli chodzi o reakcję właśnie odbiorców w danym momencie, jak i moje, to co się pojawiało na papierze. Na przykład ważnym miejscem podczas wyjazdów właśnie zagranicznych, bo w polskich realiach to już nie jest to. A myślę tutaj o przejazdach
metrem i nie tylko pociągami w Europie Zachodniej, czyli na przykład właśnie zaczęło się od Niemiec, gdzie zaraziłem pewnego fotografa pomysłem takim, żeby właśnie rysować i sfotografować to. I zrobiliśmy naprawdę wiele, wiele ciekawych zdjęć i takich właśnie rysowań, jeżdżąc tam i z powrotem na jakiejś konkretnej stacji metra, to znaczy linii metra. I to było naprawdę przyjęcie właśnie takie artysty, fotografika, no bardzo, bardzo miłe. To rzadko się zdarzało. No takim na przykład drugim performancem, takim ciekawym, to było to, że wpadły pewnego razu do metra londyńskiego dziewczyny, takie trochę może na rauszu, jakaś straszna ilość dziewczyn, chyba kilkanaście albo ze 20. I tak zachowywały się okropnie, obcesowo, że ja nie wytrzymałem i zacząłem je rysować. To przerodziło się oczywiście niesamowitą orgię twórczą, mianowicie takim, że one już zaczęły być spokojne i skończyło się to bardzo miło, bo wiele portretów w czasie jednej jazdy po Londynie powstało i pożegnaliśmy się bardzo miło. Od samego początku w rysowaniu portretów zawsze byłem w niewdzięcznej takiej roli tego, który wybiera i jakby no, jak dokonuje jakichś takich wyborów estetycznych, no mówi wręcz, no ty jesteś ładny, ty jesteś brzydki, koniec, wybieram ciebie i koniec. No i to jest tak. Oczywiście, gdyby nie moje wybory, gdyby nie to, że ja w ogóle brałem się do roboty, to by 100% tych portretów nie było właściwie, albo 99%. No bo już wtedy, czy nawet już nawet teraz też zamówień jako takich to coraz jest mniej, prawda? Nie licząc to właśnie w tamtych dobrych czasach takich zamówień firmowych, czy dla IKEA, czy dla innych zjazdów takich, to więcej by było pewnie, jak gdybym cały czas mieszkał gdzieś za granicą, prawda? Tam było może więcej takich wrażliwych ludzi, bo to z reguły wiązało się z tym, że to było dziwne takie, nikt nie rysuje. No, do tej pory nikogo nie spotkałem, prócz karykaturzystów, którzy coś robią, a takiego spojrzenia dogłębnego to nie ma. A to właśnie jest taki właśnie portret psychologiczny i to się wiąże, no powiedzmy szczerze, no to jest inna odmiana miłości, no bo to jest zachwyt nad jakąś osobą, nie tylko kobietą, również mężczyzną, dzieckiem i tak dalej, no wybiera się to, co najpiękniejszego, a pokazać psychikę, to musiało być darowane, to zaczęło się od oczu, prawda, potem się człowiek uczył proporcji różnych rzeczy, ale to
musi być po prostu impuls, tak jak przy rysowaniu wczesnych prac, takich związanych z przeżywaniem filmów, z przeżywaniem parowozów, przeżywaniem w ogóle świata, to teraz tak samo. Czyli to jest miłość, zakochanie i już. No tylko teraz to są teraz takie czasy, że już tyle się widzi, że widzi się taką pustkę wśród ludzi, zwłaszcza młodych, gdzie po prostu są tak zabiegani, tak przesiągnięci tym internetem, jakby tym, że wszystko wiedzą, że właściwie nie ma takiego zainteresowania. To także tamte czasy charakteryzował się tym, że jak powiedziałem, albo nie, ja właściwie nie mówiłem, tylko od razu się brałem do roboty i właśnie takim przykładem, jeszcze muszę nawiązać do działań pociągowych, to było to, że wziąłem się do rysowania w metrze berlińskim pewnego dnia, to chyba był nawet 16 czerwca 92 roku i nagle otrzymałem odzew. Obcy facet, kurczę, wyjmuje aparat i mnie fotografuje przy pracy. I to zdjęcie wylądowało, bo to nie tylko mi zrobił, ale on mi nawet to przysłał. Zdaje się, Bond nazywał, Amerykanin. I to zdjęcie wylądowało na pierwszym katalogu, no, związanym z rysowaniem portretów. Także to... miałem też odzewy wśród ludzi. No i to jest właśnie to, że ten zachwyt nad człowiekiem powoduje, że można pracować i ja naprawdę jestem przerażony, jak nieraz teraz oglądam w archiwum, czy na przykład na zdjęciach, że niektórym osobom to robiło się podczas podróży na przykład do Warszawy, czy gdzieś, to po kilkanaście portretów i ludzie to wytrzymywali. No, jakoś się udało hipnotyzować, że byli wciągnięci w tą pracę. Także to musiałby być obustronne takie uczucie, żeby ta praca powstała. W 14-letniej historii wystaw wielkoformatowych, właściwie gdzie większość tematów to była przyroda polska albo architektura, zdarzył się mały przerywnik związany z Bułgarią. W 2006 miałem wystawę w Sofii, pośrodku polskim, dzięki Bułgarom, dzięki mojej profesor od historii sztuki, Kamili Minczewie, gospodarek. I wtedy po tej wystawie, rok później, nastąpiła propozycja wyjazdu w plener Bułgarii. Miał on miejsce w sierpniu 2007 roku. I w okolicach granicy bułgarsko-tureckiej w górach Strandż. Tutaj mamy przykład tamtego krajobrazu, rzeka Bieleka, która właśnie wielokrotnie wylewała. To są właśnie okolice Małko-Tarnowa. Tutaj właśnie można zobaczyć panoramy, dwie. Najpierw tutaj widzimy panoramę z kościołem grekokatolickim, gdzie nawet przebywał wtedy polski ksiądz. Tutaj mamy inny widok naokoło Tarnowa, z okolicznego wzgórza, które dookoła jakby występują w okolicy Małkotarnowa w górach Strandży. Można zobaczyć charakterystyczne punkty miasta, prawda? Występowanie dwóch religii. Najpierw tutaj mamy już niestety odchodzącą, mającą małą ilość wiernych, religię grekokatolicką w obrządku grekokatolickim, gdzie przebywa polski ksiądz. Jest tutaj też pamiątka po wizycie papieża Bułgarii, biuska jego. No i tutaj mamy w centrum miasta dominującą religię, czyli
religię prawosławną obrządku bułgarskiego. Tutaj mamy na rynku kościół Zaśnięcia Matki Boskiej. No i tutaj mamy też teatr miejski, gdzie odbywały się przedstawienia związane z Tygodniem Kultury, właśnie w ramach którego odbywał się plener międzynarodowy Małgo Tarnową. Jednym z tematów, które poruszam, oprócz na przykład bagien, jest łąka, temat łąki. W ciągu 4,5 roku z powodu tego, że zaczynają panować anomalia w przyrodzie, staram się uwiecznić właściwie każdą chwilę, która pokazuje właśnie zmianę przyrody, zmianę z tego, co się dzieje. Tutaj mamy w tym wypadku łąkę w okresie późnego lata, sierpniową, gdzie już przekwitają ostropesty, różne inne zioła, rumianki, co daje niesłychaną gamę barw. No i co można przedstawić właśnie, moim zdaniem, jedynie w pasteli, gdzie nie tylko dominuje kreska, ale również plama, co jest oczywiście, ma dużą przewagę nad malarstwem olejnym, prawda, gdzie to wychodzi dosyć sztucznie. Natomiast tutaj kreska oddana prosto z ręki, oddaje ten ruch łąki, przestrzeń, światło. A tu mamy najbardziej spektakularny przykład możliwości pasteli, czyli pokazanie zimy w słońcu, no, gdzie właśnie uwydatniają się te ulubione aspekty, czyli grafika, kreska, no i też kolor, gdzie ładnie można pokazać światło i cień. No oczywiście nie da się tu uniknąć nawiązania do impresjonizmu, od którego staram się odchodzić, ale no też widać ten impresjonizm tutaj. Jest to bardzo z jednej strony piękne do pokazania, ale bardzo trudne, zwłaszcza pokazać tą grę świateł, zwłaszcza na zboczu. Na pagórku właśnie pokazanie tego kosztowało wiele, wiele godzin też odpoczynku nad tą pastelą. Właściwie robiło ją się przez parę miesięcy. Firma portretowa powstała 26 czerwca 1986 roku. Z biegiem lat rozrosła się naprawdę bardzo i ma wiele oddziałów. To oczywiście przekształciła się w firmę pastelową, która właściwie jest portretową, bo właściwie od portretu ludzi przeszedłem na portretowanie miast, portretowanie architektury, przyrody, i to jest takie wnikliwe spojrzenie. Natomiast właśnie jedną z działalności firmy portretowej, no jest działalność fotograficzna, filmowa, jakby kronikowanie poprzez obiektyw kamery, aparatu. No i spełniły się w 1987 roku moje marzenia, żeby zbliżyć się i pokazać kolej, a zwłaszcza parowozy. Uzyskałem pozwolenie, bo to wtedy takie czasy były, żeby mieć pozwolenie na fotografowanie, to wtedy właśnie musiało się złożyć papiery na milicji, w Muzeum Kolejnictwa, no i wtedy milicja dawała pakiet taki dla takich wolontariuszy i wtedy dawała pozwolenie i wtedy z takim pozwoleniem mogłem nawet jeździć jak powiedzmy stopem tam, gdzie jeździły parowozy, i w ten sposób poznałem wiele tras takich uroczych, na przykład jak Kłodzko-Wałbrzych, Kłodzko-Kudowa, Kłodzko-Nysa,
no, niesamowite. Kamieniec Ząbkowicki, wiele, wiele takich stacji ciekawych. Krajobrazów, zwłaszcza polskich, u pana Andrzeja są widoczne, bo wielcy polscy twórcy wykorzystywali także tę technikę samego pasteru, żeby pejzaż ze wszelkimi jego urokami malować, oddawać jego niepowtarzalność i nastroje. Interesujące jest pastelowe malarstwo portretowe pana Andrzeja, trochę inne niż te upajające swoją urodą pejzaże, dlatego, bo bardziej ekspresyjne i bardziej oddające swoistość, uczuć modela, i na to głównie pan w tych portretach się nastawia. Kiedy popatrzymy na te pejzaże, to odczuwamy takich piękno, że po pierwsze chcielibyśmy w ten pejzaż wejść, posiąść go, postrzegając go, przeżywając go całkowicie, aby był nasz. A ponadto także pragniemy, posiadając go, wciąż sycić się i radować jego pięknem. Bowiem w sztuce zawsze, czy my się na niej znamy i się do tego przyznajemy, albo się na niej znamy i się nie przyznajemy, albo też czujemy świetnie sztukę, a mówimy, nie znamy się na sztuce, to jednakże nasze nastawienie na przeżywanie rzeczywistości poprzez sztukę jest bardzo głębokie, bo inaczej by nas tu po prostu nie było. The moon.